Często tworząc swoje postacie, bardzo lubi się bawić swoim głosem. Lubię go modulować, zmieniać go, jak i także powiedzmy dostosować do swoich możliwości wo wokalnych. Tak, iż czując się słabym i chorobitym, pragnę sobie zapewnić pomoc chorobie, posiadać w rodzinie źródło leków, mieć konsultacje oraz recepty pod ręką. Budując postać francuską i szukając charakterystycznego R, Nasłuchałem się bardzo dużo muzyki, muzyki francuskiej, tej współczesnej, jak i tej z dawnych czasów. To bardzo pomogło mi się zapoznać z językiem francuskim i troszkę z tym akcentem. Dziwne i dziwnie brzmią mi jeszcze uszy słowami dotąd nieznanymi duszy: jak on ją kocha i pewnie nie zwodzi. Wszystko, co powie, wzrok jasny dowodzi. On z nią szczęśliwy. Ona z nim szczęśliwa i na czymże, na czemże im jeszcze zbywa? Jednego słowa do szczęścia im trzeba i do jakiego, do jakiego nieba? Ufają sobie, kochają się szczerze. jest, żem szczęśliwa, że w miłość nie wiesz? Grając postać kobiecą, szukałem w sobie pewnej dozy takiej delikatności, wrażliwości, żeby mój głos brzmiał jak najbardziej delikatnie, gładko. Subtelnie i żeby na pewno w pewien stopniu mnie przesadzić. O, to było dawno. Pamiętam, pracowałem wtedy wstępnie nad słowem tata. od takie pierwsze teoretyczne szkice. Szło mi ciężko. Nigdy nie miałem serca do studiów. Budując postać Bobasa, starałem się jakoś go dośmiesznić. Szukałem właśnie w swoim głosie takiego gangstera, takiego twardziela w swoim głosie i znalazłem go z jednym z polskich aktorów. I to bardzo dobrze w tym właśnie głosie. Za późno. Teraz już powiem do końca. Wymyśliła je pani sobie, bo jej pani potrzebowała. Skoro moje cierpienia nie są prawdziwe, to Panie uczucia również. Prawdziwe uczucia poznaje się po tym, że są, same z siebie, niezależnie od naszej woli, czy ich potrzebujemy, czy nie. A najprawdziwsze są te, których w ogóle nie potrzebujemy, których nie chcemy, przed którymi się bronimy. Bywa i tak, że dostaniemy postać, która odbiega od naszego, od naszej osoby, od naszych emocji. Mi się udaje wszystko i zawsze. No i? No i właśnie to jest najgorsze. Kiedy się nie ma czego osiągnąć, bo się osiągnęło wszystko. Wtedy powstaje pytanie, na co to wszystko? I wtedy to naszym zadaniem jest w tej postaci dać taką cząstkę siebie, taki pierwiastek, żeby wyszło jak najbardziej prawdziwie. Pan nic nie pyta? Pana to nie obchodzi co? Pana to nie obchodzi to, co ja robię. Pan widzi co ja robię, ale pana to nie interesuje. Pan myśli pewnie, ja mu nie przeszkadzam. Dlaczego on mi przeszkadza? A ja właśnie pytam dlaczego pan się nie wtrąca? Dlaczego pan nawet nie odzywa się do mnie? Dlaczego pan pozwala abym nie Niech pan nie odchodzi. Przyznaję, jestem natrętny, ale pan rozumie. W mojej sytuacji. Niech pan nie odchodzi. I ja będę milczał. Jak dla mnie, to dostanie roli y, o zupełnie innym charakterze, y, gdy jest to osoba zupełnie inna niż ja jestem. To jest to naprawdę super wyzwanie, i po prostu to jest jedna z rzeczy, które najbardziej lubię w teatrze. Gdy dostaję takie wyzwanie, taką postać, którą może mi nawet ciężko będzie zagrać, po prostu dla mnie to jest super, naprawdę zabawa. Ja kiedy dostaję rolę, traktuję to jako wyzwanie. Wyzwanie, które rekompensuje satysfakcja po tym, jak się już zagra rolę dobrze. W momencie, gdy otrzymujemy rolę, często mamy już na nią jakiś pomysł, jakąś wizję, a często po prostu mamy kompletną pustkę w głowie. I dopiero z czasem ją poznajemy, i dopiero z czasem ona nam się klaruje w naszej głowie, a później na scenie. Gdy zostajemy przydzieleni do danej roli, mogą się pojawić wtedy różne uczucia temu towarzyszące. Mogą to być takie pozytywne uczucia, na przykład ekscytacja, fascynacja daną rolą. Jakieś te negatywne, strach przed daną rolą, czy jakaś niepewność, czy na pewno zagramy daną rolę, czy ta rola w ogóle do nas pasuje. I wtedy to zależy czy jesteśmy gotowi podjąć wezwanie i wejść w rolę samym sobą, czy troszeczkę jeszcze nad nią popracować. No tak całkiem milczę, to ja nie potrafię. Ale przyrzekam, będę teraz mówić tylko na tematy ogólne. Chyba na tematy ogólne? Może pan ze mną porozmawiać. Ładna pogoda dzisiaj. Chociaż właściwie będzie padało. Co też nie? Ma pan rację. Nic mi się nie udaje. Na przykład z tym wieszaniem. Już byłem na dobrej drodze? I co? Pan przyszedł, gadu, gadu i <gryw> żyje dalej. Ważne jest też to, że w momencie, w którym jesteśmy na scenie, ale akurat kwestię wypowiada osoba będąca obok, to aby nie wychodzić ze swojej roli i wciąż grać swoją mimiką. Nie jesteśmy postacią tylko podczas mówienia swojej roli, ale cały czas przebywając na scenie. W momencie, jak wchodzisz na scenę, jest to inna osoba. W Tobie. Dopóki nie zejdziesz ze sceny, jakby nie okazujesz żadnych swoich cech. Gdybym mógł opowiedzieć Panu swoje życie. Opowiedzieć? Panuje pływać? No, pewno Pan umie. A ja nie umiem. Młodość moja, że tak powiem, upłynęła mi właśnie na tych wysiłkach. Tylko na tym to polega, że ja ciągle czegoś chcę, ciągle o coś się staram i nic z tego nie wychodzi. Ja mam nadzieję, że uda mi się chociaż powiesić. Zazdroszczę panu. Co pan powiedział? Powiedziałem, że panu zazdroszczę. Pan? Mnie? Tak. P pan kpi sobie ze mnie? Nie. Pan jest szczęśliwym człowiekiem, tylko pan o tym nie wie. Pewnie nie dowiedziałby się pan, gdybyśmy się nie spotkali. Jak to ja jestem szczęśliwy? Mówi pan? Ja? Oczywiście. Pan ma nadzieję, prawda? Wyłącznie i bez przerwy. Otóż to. Pan ma nadzieję i to nieustającą. Co skarb. Pan jest posiadaczem skarbu. Jednym ze sposobów, żeby się dobrze wcielić w graną postać, jest obserwowanie ludzi z naszego otoczenia, którzy są podobni do postaci, którą mamy grać. Gdy nie mamy pomysłu na daną rolę, bardzo dobrym pomysłem jest szukanie inspiracji w różnych filmach, czasem bajkach, w innych spektaklach teatralnych, czasem też właśnie zachowanie ludzi w naszym otoczeniu. Panie, pozdrawiam, uznaję, kocham i czczę swego drugiego Ojca, ale drugiego Ojca, wobec którego zobowiązany jestem do większej wdzięczności niż względem pierwszego. On mnie spłodził, ale ty mnie wybrałeś. On przyjął mnie z konieczności, ty z własnej woli i łaski. To, co mam od Niego, jest dziełem Jego ciała, ale to, co mam od Ciebie, jest dziełem Twojej woli. I o ile wtedy władze ducha wyżej stają nad władzami ciała, tak o tyle wtedy zawdzięczam Panu. Raz grałam taką postać, nazywała się Prolog, ze spektaklu e, Gałczyńskiego e, i była to bardzo dla mnie ciekawa postać, ponieważ mogłam ją e, utworzyć, e, ponieważ ona nie miała jakichś określonych cech, jakiejś określonej roli. Była takim jakby narratorem w spektaklu i sama ja jako aktor mogła, mogłam jej dać e, różne ciekawe cechy. Dokąd pędzi Orfeuszek? Och, to Prolog. Znam tę twarz. Czy już załatwiłeś biurze? Czy już <laughs> zaświadczenie masz? Papier w ręku mam gotowy, podpis, pieczęć. Ślicznie, co? Wybijże to sobie z głowy. Nie tak ostro, panie O. Wypełniłem druki wszystkie. Co się dzieje? Drżę jak liść. Do Komisji Olimpijskiej teraz jeszcze musisz iść. Jeszcze musi orzec Jowisz, cały Olimp, jak i co. I dopiero wtedy powiesz, żeś załatwił sprawę swą. Eurydyko, Eurydyko, czemu cię ten pluton skradł? Daj spokój głupim krzykom. Lepiej słuchaj moich rad. Główna rzecz Komisja Olimpijska, co zasiada pośród chmur. Z twoich oczu miłość błyska. Olimpu! Przepój szturm! I jak gdy pracowałam nad rolą prologa, e, to inspirowałam się narratorem z bajki Disneya, z dzwonika Notre Dame. E, tam jest taki błazen, który opowiada właśnie e, ludziom na francuskim rynku e, właśnie historię dzwonika. Muszę, muszę. Chodź się nie chcę. To co pan tak stoi, co? Tu komisję? Tam dyrekcję. Hej, na Olimp, wania! Inspiracją były dla mnie również muzy z bajki również Disneya, z herkulesa, tak i właśnie to też była tematyka mitologii greckiej i te muzy właśnie bardzo też dobrze pasowały do, do tego spektaklu. Kiedy przygotowywaliśmy się do spektaklu, który się nazywał Poczta, to właśnie polegało to wszystko na tym, że Cała akcja działa się w Indiach, dlatego musieliśmy właśnie poszukać, jakie są właśnie w Indiach obyczaje, jak się tam ludzie ubierają, jak się zachowują, żeby właśnie to wszystko ładnie odegrać. Ciekawym wyzwaniem dla mnie było granie mężczyzny. Kocha się, kto się kłóci. Dawne to przysłowie: Czy się ciocia kłóciła? Oj, zielono w głowie. O nie. O. Pamiętam, że moi koledzy aktorzy uczyli mnie jak małe dziecko chodzić, mówić, siadać. Także po prostu czułam się, że troszeczkę cofam się w rozwoju, ale tylko dlatego, żeby już w inny sposób robić te tak podstawowe czynności. Czasami danej postaci nie zagramy w ogóle bez danego rekwizytu czy kostiumu. Również pomagają nam kostiumy, peruki, rekwizyty, z którymi gramy. Wtedy możemy właśnie łatwiej wejść w naszą rolę. Właściwie, dlaczego nie? Jako ekscelencja, nie jestem przecież mnichem. Tak samo mogę nie być czeladnikiem, będąc nim, więc jaka różnica? Kreowanie postaci wymaga pracy. Oczywiście medal ma również drugą stronę. I każda rola ciągnie za sobą różne konsekwencje, i czasem musimy pokonać jakieś przeszkody, nasze własne blokady, żebyśmy dobrze umieli rozegrać ją na scenie. Na początku pracy nad spektaklem analizujemy sobie cały scenariusz. Postać wymaga przeanalizowania, wczucia się w nią. Obserwowania tylko i wyłącznie jej. Również grając jakąś postać, trzeba poświęcić jej całkiem sporo czasu, poznać dokładnie scenariusz, jak ta postać się tam zachowuje, jakie y, emocje pokazuje. Ilekroć znikałem w rozmaitych przemianach, a własna nieobecność przykro mnie dręczyła. Myślałem, co znaczą przebrania? Za chwilę jesteś mnichem, teraz czeladnikiem. Leczcie, Carlos nienawidzi zawsze. Na pewno warto zapoznać się z tym, co autor dopisał do danej sztuki w digitalach i przypisach. Często tam można znaleźć opisy dan danych bohaterów, jak się zachowują, jakim tempem głosu w ogóle mówią i jak w ogóle wyglądają. Ważne jest też to, żeby jakby nie myśleć stereotypami. Na takiej zasadzie, że na przykład, gdy gramy osobę starszą, to nie każda osoba starsza z reguły chodzi zgarbiona i o lasce. Ważne jest to, żeby poznać tą postać i zagrać ją w własnym stylu. To znaczy, że coś stałego jest Twoją istotą. Jeżeli ktoś stałe ku Tobie kieruje uczucie. Po tym poznałem moją własną substancję. W teatrze nie ma także są role lepsze albo gorsze. Każda jest ważna, ponieważ tworzy świat przedstawiony. W sztuce nie ma postaci mniej ważnych albo nieważnych. Każda jest ważna, bo każda tworzy sztukę.